Siemanko, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zwykle. Nie będzie timelapsów, głównie dlatego, że byłyby one mało atrakcyjne. Jak widzicie, zdemontowałem zawieszenie, leży ono tutaj teraz przede mną na podłodze. Głównie cała praca polegała na tym, że leżałem pod samochodem i rozkręcałem śrubki. Starałem się nie rozbierać go na części pierwsze, leżąc pod samochodem, tylko wymontować go w całości, więc osobno zdemontowałem tylny most, razem z układem przeniesienia napędu osobno zdemontowałem przednie zawieszenie. Nie obyło się bez małych problemów. Kilka śrub musiałem po prostu obciąć. Nie powinno to mieć większego znaczenia przy ponownym montażu. Jestem pewien, że takie śruby da się dosztukować. Zdemontowałem też przewód hamulcowy, przewód paliwowy i układ wydechowy. Wiem, że część znajomych, która ogląda ten kanał, nie do końca dowierza w powodzenie tego projektu. Część się po prostu martwi i inni są nieco złośliwi. Chciałbym wam pokazać, że odrobiłem lekcję i to, co tu robię, jest przemyślane. Więc w dzisiejszym odcinku trochę pogadamy o tym, co leży tutaj przede mną. Chodźcie, pokażę wam wszystko. Po pierwsze, chciałbym przeprosić wszystkich purystów językowych za to, że będę trochę korzystał z angielskiej nomenklatury albo po prostu ją przeplatał z polską. Uważam, że anglojęzyczny internet posiada o wiele więcej informacji, z których można skorzystać. Poza tym, przynajmniej według mnie, są one podane w trochę bardziej zjadliwy sposób. Z drugiej strony, nie chodzi o to, jak co się nazywa, ale żeby rozumieć, jak co działa. Więc zacznijmy od początku. Pierwsze, co musiałem zdemontować, to kolumna kierownicza. Jest ona połączona do przedniego zawieszenia i przednia oś jest osią skrętną. Kolumna zamontowana jest pod kątem, więc żeby ruch obrotowy kierownicy przenieść na ruch obrotowy, a potem ruch posuwisty elementów drążka kierowniczego, który powoduje skręt koła, to połączenie między kolumną kierowniczą a tym mechanizmem tutaj skrętnym musi być pod pewnym kątem i musi być możliwe obracanie zarówno kierownicą, jak i obrót tego mechanizmu sterującego. We współczesnych autach stosuje się połączenie tego typu. Jest to universal joint albo inaczej cross joint, czyli połączenie krzyżowe. Zademonstruję wam, jak to działa tutaj. Nawet jeżeli mamy dwa elementy połączone pod kątem, obrót jednego elementu umożliwia nam obrót drugiego elementu. W ten sposób też realizowany jest właśnie układ przeniesienia napędu, czyli obroty silnika są przekładane na obrót tylnej osi napędowej. W tym przypadku połączenie jest trochę inne. Zamiast połączenia krzyżowego mamy takie połączenie elastyczne, które posiada tutaj gumę. Ta guma pozwala na to, że możliwe są lekkie wychylenia jednego elementu względem drugiego, a mimo to wciąż możliwy jest obrót w osi obu tych elementów. W większości współczesnych samochodów ten ruch obrotowy kierownicy na ruch drążka kierowniczego jest realizowany poprzez układ, który nazywa się rack and pinion. Wygląda to w ten sposób, że na końcu kolumny kierowniczej jest taka ślimakowa zębatka, a pod spodem jest listwa z ząbkami i obrót tej zębatki powoduje przesuwanie się listwy w prawo i w lewo. Bardzo podobny system był w starych Technicsach, jeśli pamiętacie. W tym przypadku mamy trochę inne, starsze rozwiązanie. Znowu z angielskiego jest to box steering, jakkolwiek. Realizowane jest ono w taki sposób, że tu znajduje się ślimak, którego obrót powoduje obracanie się zębatki, a obracanie się zębatki powoduje przesuwanie tego ramienia w prawo i w lewo. To jest akurat bardzo uproszczony schemat. Tak naprawdę w nowszych konstrukcjach, prawdopodobnie również tutaj, jest taki ślimak, po którym mogą przemieszczać się kulki łożyskowe, a na tych kulkach łożyskowych nałożona jest nakrętka, która może się przesuwać w przód i w tył, która posiada tutaj ząbki. Jak nakrętka się przesuwa w przód i w tył, to powoduje tutaj przesunięcie takiego widelca, który też ma właśnie ząbki. On się obraca razem z tą nakrętką i powoduje obrót tej osi, która
powoduje obracanie się tego ramienia. System ten był stosowany w starszych samochodach, głównie tylnonapędowych. Zajmował dużo przestrzeni w tym miejscu, gdzie we współczesnych przednionapędowych samochodach musi znajdować się skrzynia biegów i układ przeniesienia napędu na przednią oś. Przednie zawieszenie celiki to tak zwana kolumna McPhersona. Nieraz spotkałem się z tym określeniem i wydawało mi się, że określa ono tylko właśnie to połączenie amortyzatora ze sprężyną, która jest nawinięta wokół amortyzatora. I rzeczywiście bardzo często ludzie mówiąc kolumna McPhersona mówią w uproszczeniu właśnie o tym elemencie. Natomiast tak naprawdę to, co jest przedmiotem patentu i to, co jest nazywane kolumną McPhersona, to niezależne zawieszenie jednowahaczowe, więc cały ten układ amortyzatora razem ze sprężyną, zwrotnica, wahacz przymocowany do przedniego mostu, razem jeszcze z stabilizatorem, to jest kolumna McPhersona. Jeśli mamy sytuację, gdzie mamy już dwuwahaczowe zawieszenie, to już nie jest kolumna McPhersona. Cały system amortyzujący i wygłuszający wszelkie drgania, nierówności jest przyczepiony do koła na zwrotnicy. Do tej zwrotnicy jest również przyczepiony hamulec, w tym przypadku hamulec tarczowy, i przyczepione jest koło. Cała zwrotnica do samochodu jest przymocowana z jednej strony tu u góry poprzez tą kolumnę, a z drugiej strony poprzez wahacz do przedniego mostu. Przedni most jest zamocowany do nadwozia na sztywno, śrubami. Do niego też jest przyczepiony silnik. Natomiast wahacz, jego nazwa pewnie też stąd się bierze, że może się wahać, czyli poruszać się w tej płaszczyźnie góra-dół, góra-dół, góra-dół. Dzięki temu umożliwia właśnie ruch całego koła i kolumny, podczas kiedy auto jedzie po wyboistej drodze, niezależnie od ruchu całej karoserii i nadwozia. Poza tym jest to też układ niezależny, to znaczy, że to, co dzieje się z jednym kołem, nie wpływa na drgania drugiego koła. Oba koła są połączone ze sobą poprzez most i poprzez karoserię. W związku z tym, że karoseria ani most się nie poruszają, to ruch góra-dół jednego koła nie powoduje ruchu góra-dół drugiego koła. Oczywiście to jest tylko półprawda, dlatego że koła połączone ze sobą są za pomocą tego pręta, po polsku nazywanego stabilizatorem, z angielskiego sway bar, anti-roll bar. Ten pręt jest bardzo sztywny. Powoduje to, że jeśli mamy bardzo duży wychył jednego koła, to on lekko musi zapracować i się obrócić, a jego obrót powoduje to, że drugie koło też chce się obrócić. Zdecydowanie poprawia to sterowanie samochodu. Jeśli mamy samochód w zakręcie, to on ma tendencję do przechylania się. Nie jest to korzystne, dlatego że mocniej obciążone są koła po wewnętrznej stronie zakrętu w stosunku do kół, które niemalże tracą trakcję, bo mniej są dociśnięte do ziemi. Ta belka stabilizująca powoduje to, że te koła nie wychylają się tak mocno do góry i są równiej obciążone, co pomaga pokonywać zakręty z większą prędkością, nie tracąc jednocześnie przyczepności. I jest to szczególnie ważne w samochodach sportowych. Bardzo często właśnie ten element wymienia się na grubszy, a więc sztywniejszy. Oprócz tego w tym zawieszeniu mamy jeszcze jeden element. Prawdę mówiąc, nie bardzo jestem w stanie nazwę znaleźć. Nie jest on chyba zawsze używany. W każdym razie jego funkcją jest stabilizowanie też tego wahacza, uniemożliwianie ewentualnych ruchów przód-tył. Jest przyczepiony do nadwozia w taki sposób, że może się poruszać góra-dół. Może to jest też po prostu element wahacza. Współcześnie wahacze są często w kształcie takiej litery V. Z angielskiego nazywa się to wishbone. Swoją drogą to też jest akurat taka ciekawostka. Ta wishbone to jest nazwa kości, która znajduje się na przykład w kurczakach, która ma właśnie kształt takiej litery V. I jest taka tradycja, o której właśnie się dowiedziałem, że
dwie osoby dzielą się tymi kośćmi, rozdzierają je i ta osoba, która zostanie z dłuższą kostką, ma prawo wypowiedzieć sobie życzenie jakieś, zamarzyć. Nie wiem, czy dobrze tą tradycję przedstawiam. Pierwszy raz o nich przeczytałem teraz, czytając a propos wahaczy i skąd się wzięła ta nazwa Wishbone. To, co zdecydowanie będę musiał zrobić przy tym zawieszeniu, to już abstrahując od wyczyszczenia tego wszystkiego z rdzy, to będę chciał wymienić te kolumny na trochę bardziej sportowe. Są one dostępne dla tego samochodu. Mają trochę niższą sprężynę, dzięki temu samochód będzie zawieszony nieco niżej. Oczywiście amortyzator musi wtedy też być odpowiednio do tego dostosowany, żeby był w stanie na mniejszej długości równie wydajnie tłumić drgania. No, na pewno wymienię tarczę, być może zostanę przy tych zaciskach, które są, może uda mi się wymienić je na większe, wszystko będzie zależało od oczywiście budżetu. Będę musiał wymienić wszystkie tuleje, te połączenia, które są realizowane za pomocą gumek. Są one na szczęście wszystkie dostępne dla tego auta. Są zarówno w oryginalnych wersjach gumowych, jak i w wersjach poliuretanowych. Będę się skłaniał właśnie do tego, żeby zamontować tutaj wszędzie poliuretanowe tuleje. Mają taką właściwość, że są trochę twardsze, w związku z tym dają mniejszy komfort jazdy niż w przypadku elementów gumowych, ale przez to, że są twardsze, są sztywniejsze i sztywniejsze zawieszenie daje lepsze wyczucie samochodu, lepsze prowadzenie. Jest jeszcze jedna sprawa. Ten samochód w oryginale nie ma wspomagania kierownicy. Chciałbym zamontować tutaj elektryczne wspomaganie. Nie wiem, czy jest to możliwe. Być może ktoś z Was ma wiedzę na ten temat, wie, czy można tego typu sterowanie przerobić tak, żeby zamontować tutaj elektryczny silniczek. Jeśli ktoś ma na ten temat jakieś informacje, może mi podesłać jakiś tutorial na ten temat. Proszę o kontakt, zostawcie info w komentarzach. Na pewno bardzo mi to pomoże. Przejdźmy teraz do tylnej części zawieszenia. Zacznijmy od systemu przeniesienia napędu. W tym przypadku jest to samochód tylnonapędowy. Ta część jest połączona ze skrzynią biegów. Przenosi obroty silnika na obroty tylnej osi. Tylna oś nie może być na sztywno połączona ze skrzynią biegów, bo wymagałoby to tego, że w momencie, kiedy tylna oś pracuje, idzie góra-dół na jakichś wybojach, to musiałaby również skrzynia biegów chodzić, a co za tym idzie, chodzić cały silnik góra-dół. W związku z tym znajduje się tu wiele połączeń krzyżowych. Dzięki temu możemy połączyć skrzynię biegów pod lekkim ukosem z tylnym mostem i jakiekolwiek wychyły tylnego mostu nie wpływają na to, żeby w sposób wydajny przenosić ten moment obrotowy na tylne koła poprzez sztywny tylny most. Sztywny to znaczy, że w tym przypadku drgania jednego koła powodują od razu wychylenia też drugiego koła. Moment obrotowy generowany przez silnik jest przenoszony na tylne koła za pomocą tego elementu znajdującego się tutaj. Jest to tak zwany dyferencjał. Pełni on podwójną rolę. Po pierwsze, zmienia kierunek obrotu o 90 stopni. Po drugie, umożliwia też niezależny obrót obu kół z tą samą bądź różną prędkością. Dzięki temu, gdy auto pokonuje zakręt, to wewnętrzne koło może poruszać się nieco wolniej niż koło zewnętrzne, które musi pokonać większą drogę, bo idzie po dłuższym łuku. W związku z tym oba koła mogą mieć pełną trakcję, pełną przyczepność i to koło zewnętrzne nie musi wpadać w poślizg po to, żeby nadążyć za obrotem koła wewnętrznego. W najprostszej wersji ten mechanizm różnicowy działa w taki sposób, że przenosi moc głównie na tą oś, która ma mniejsze opory. Dlatego jeśli z jakiegoś powodu jedno koło straciłoby przyczepność,
to cała moc z silnika jest przekierowywana na to koło, które straciło przyczepność, więc kręci się bez oporów, kręci się z pełną mocą, maksymalnie szybko, natomiast drugie koło nie będzie się kręciło w ogóle. Będziemy boksować na przykład na śliskiej nawierzchni, na oblodzonej nawierzchni i auto po prostu nie ruszy. W nowszych samochodach stosuje się tak zwany limited slip differential. W tym typie dyferencjału znajdują się jeszcze dodatkowo sprzęgła na obu osiach, które powodują, że jak jedno koło traci trakcję i zaczyna obracać się zbyt szybko, zmienia się ciśnienie, które jest na tym sprzęgle, powoduje to jego zaciśnięcie, a w związku z tym opory wzrastają i część mocy jest przenoszona na drugą oś, tak żeby wyrównać moment obrotowy na obu osiach. Nie jestem tego pewien, ale podejrzewam, że właśnie tego typu dyferencjał jest zamontowany w tym samochodzie. Muszę jeszcze poszukać więcej informacji na ten temat. Co do samej konstrukcji tylnej osi, znajduje się tu sztywny most. Wychylenia jednego koła wpływają na wychylenia drugiego koła. Ten most jest przymocowany do nadwozia za pomocą amortyzatora, czyli w przeciwieństwie do przedniego zawieszenia nie mamy sytuacji takiej, że sprężyna i amortyzator są zamocowane współosiowo. Sprężyna, która znajduje się tu, opiera się o nadwozie. Gdyby cały most opierał się tylko i wyłącznie na tym montowaniu za pomocą tego amortyzatora, nic nie uniemożliwiałoby mu przesuwania się na boki, co oczywiście nie może mieć miejsca. Dlatego stosuje się różne rozwiązania, żeby zapobiec temu ruchowi. Jednym z tych rozwiązań jest drążek Panharda, jeśli się nie mylę. Jest on z jednej strony zamontowany właśnie do nadwozia, z drugiej strony do mostu. Może się wychylać góra-dół, ale zapobiega on temu, żeby cały most przesuwał się w prawo i w lewo. To rozwiązanie jest często używane w pick-upach, w jeepach, terenowych samochodach. Dodatkowym zabezpieczeniem tutaj są jeszcze trailing arms. Tu zarówno dolne, jak i górne ramię są przymocowane do nadwozia. Mogą się one poruszać tylko w płaszczyźnie góra i dół. Mają bardzo ograniczony ruch na boki. Oczywiście jest mniejszy lub większy. Zależy to od tego, jak bardzo zużyte są tuleje gumowe znajdujące się właśnie w tych ramionach. Z tyłu zamontowane są hamulce bębnowe. Chciałbym również wymienić je na hamulce tarczowe. Jest to możliwe, często robi się taką podmianę. Nie wiem, jakie tarcze będą pasowały konkretnie do tego modelu. Poszukam informacji na forach. Przy demontażu podwozia dokonałem jeszcze jednego ciekawego odkrycia. A mianowicie okazuje się, że to lewe tylne koło jest zablokowane. Podejrzewam, że zablokował się hamulec. Być może rdza go lekko przyspawała. W każdym razie to koło się bardzo ciężko obraca, prawie w ogóle. To prawdopodobnie wyjaśnia też, dlaczego taki miałem problem z wepchnięciem samochodu do garażu. Przy okazji mogę Wam zademonstrować też działanie tego dyferencjału, ponieważ jeśli obracam osią napędową, widzicie, że prawe koło się obraca, a lewe koło ani drgnie. Ok, to jaki mam plan? Te elementy, które będę wymieniał, muszę zamówić, a w międzyczasie rozkręcić cały ten układ, wyczyścić te elementy, które wrócą z powrotem do samochodu, zabezpieczyć je oczywiście też przed korozją, a jak przyjdą nowe elementy, złożyć to wszystko do kupy i zamontować na aucie, które mam nadzieję do tego czasu będzie miało też już naprawioną karoserię, będzie odmalowane i całość będzie wyglądała pięknie. Jak to ładnie ubrać w słowa? No nie wiem.